Pewnego dnia, wczesnym rankiem, kiedy wszyscy jeszcze spali, w małym pudełku spały także kolorowe kredki. Spała kredka niebieska, której śniło się niebo, spała kredka pomarańczowa, której śniły się pomarańcze, żółtej kredce przyśniła się cytryna, a zielonej nie śniło się nic. Obudziła się więc wcześnie, przeciągnęła, ziewnęła i wyszła z pudełka. Rozejrzała się wokół i zobaczyła, że wszyscy jeszcze śpią. Zrobię im niespodziankę i narysuję coś ślicznego, mruczała do siebie. I narysowała puszystego, zielonego kota. Hej, pobudka, zawołała. Wstawajcie, zobaczcie, co wam narysowałam. Zaspane kredki wstawały i powoli kolejno wychodziły z pudełka. Ziewały i przecierały oczy ze zdumienia, aż nagle wszystkie zaczęły się śmiać. Zielony kot? Kto widział zielonego kota? Takie koty nie istnieją. Co wam się w nim nie podoba? Pytała zawstydzona zielona kredka. Czy ten kot nie jest piękny? Popatrzcie, jakie ma puszyste futerko, sterczące uszy i długi ogon. No tak, ale nie może być zielony, mówiły kredki. Są koty rude, czarne, białe, szare albo w paski, ale nigdy, przenigdy nie bywają zielone. Tak bardzo się starałam. Chciałam wam zrobić niespodziankę, smuciła się zielona kredka. Co mam teraz zrobić? Popatrz przez okno, poradziły kredki. Zobacz, jaka jest zielona trawa. Listki na drzewach, żabki w stawie. Możesz to wszystko narysować, bo wiosna jest bardzo zielona. Zielona kredka nie namyślała się długo. Narysowała zieloną trawę, po której szła wiosna ubrana w zieloną sukienkę. Patrzcie teraz, podoba się wam? No dobrze, mówiły inne kredki. Narysowałaś zieloną wiosenną trawę i wiosnę w zielonej sukience. Ale dlaczego tam jest zielony kot? Nic nie rozumiecie, tłumaczyła zielona kredka. To jest wiosenny kot i dlatego musi być zielony. Sprytnie to sobie wymyśliłaś, śmiały się kredki. Jeżeli wiosenny kot, to musi być zielony. Czytał Alek.